Krystian Bielski przed walką wieczoru Gali DFN 3. Krystian, no to znajdujemy się po ważeniu, więc powiedz, jak ci poszło zbijanie wagi? Zbijanie wagi bardzo dobrze mi poszło, bo poradzili mi moi przyjaciele, którzy są już pełnymi profesjonalistami i nie wymęczyłem się tym. Trenujesz na co dzień w grappling Team Mława. Powiedz, czy w trakcie przygotowania jeździłeś jeszcze gdzieś indziej? Na co dzień trenuję, przepraszam, że przerwę, w Berku Tarachion Team Olsztyn. Dojeżdżam tam codziennie z Mławy, ale także w grapplingu. Prowadzę tam zajęcia i też trenuję. Twoim pierwszym rywalem miał być Michał Bureszkin, teraz jest Karol Linowski. Wydaje się, że no zresztą Linowski wygrał z Bureszkinem w bezpośrednim starciu. Czy jak zareagowałeś w ogóle na tą zmianę? Przyjąłem tą zmianę. Wiadomo, że przygotowałem się pod innego zawodnika, ale ja chcę walczyć, tak? Zmiana na lepszego zawodnika, który jest znany w Polsce, bardzo to dla mnie jest bardzo dobra zmiana. Krystian, po raz drugi masz przyjemność walczyć w walce wieczoru. No widać, że organizacja chce na ciebie stawiać. Rok temu pokonałeś tutaj miejscowego idola Oskara Ślepowrońskiego z pobliskiej Kobyłki czy Wołomina. Jak w ogóle te relacje z Bartoszem Pasikiem, Emilem Piotrowskim doceniają cię? Doceniają mnie, ale tak samo ja doceniam ich i chcę być wobec nich rzetelny, bo oni bardzo mają ze mną super kontakt. A powiedz, te treningi właśnie Berku Tarachion Olsztyn, z kim tam sparujesz? Bo tak rozmawialiśmy chwilę jeszcze poza kamerą. Michał Szuliński, Mamet Halidow, Grzegorz Szulakowski, mimo że Grzegorz to już gdzieś ta niższa kategoria wagowa. Z kim tam najczęściej zdarza się sparować? Można powiedzieć, że sparujemy wszyscy ze sobą, ale najbardziej sparuję z tymi wagami właśnie podobnymi do siebie. Tak, to jest Mamet, to jest Karol Celiński, Adam... no, Adam... Adam Kowalski, przepraszam bardzo. Sylwester Borys, czasami. No i inni. Powiedz, jak w ogóle ta zmiana tego otoczenia, że dojeżdżasz do Olsztyna na treningi, wpłynęła na twoje treningi? No bo to wcześniej tutaj ty mówisz, że jesteś trenerem w grapplingu Mowa, więc no pewnie nie masz nad sobą bata, sam gdzieś tam musisz trenować, się pilnować, a tam już jednak ten duet Bońkowski-Derlacz może nad tobą utrzymać tą pieczę i ci pomagać. Jak bardzo to zmienia się w przygotowaniu tak naprawdę do kolejnych walk? No bo nie ukrywajmy, no wpływa to na pewno na przygotowanie, zwłaszcza te jakościowe. Bardzo to mi pomaga, jestem mega zadowolony, to jest świetny duet trenerski, jeden z najlepszych w Europie, myślę, jestem bardzo mile zaskoczony. Powiedz, ostatnia walka na Young Blood Night, tam walkę stoczyłeś najlepszą na gali według wielu obserwatorów, prawdziwa wojna, takiej wojny spodziewasz się z Karolem Linowskim? Myślę, że to będzie ringowa, w cudzysłowie, bo to jest walka w klatce, ale ringowa wojna, tak, bo on też lubi się bić, ja też to bardzo lubię. Powiedz, bo też walczy twój kolega klubowy, Witek Wyrzykowski. Będziesz stał w narożniku, bo te wasze walki dzieli spora odległość czasu. Właśnie dlatego, że dzieli spora odległość czasu, wyjdę tak do Witka i postaram mu się udzielić kilka cennych wskazówek. Mamet, jutro w narożniku? Nie, Szymon Bońkowski. Niestety trenerzy zajmują się właśnie, trenerzy są od tego, żeby do narożnika wychodzić z zawodnikami. Krystian, w takim razie dziękuję bardzo za rozmowę. No, miejmy nadzieję, że jutro walka będzie prawdziwy ogień w klatce, godny walki wieczoru. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.